O, w to mogę uwierzyć. Siema papciu, co sądzisz o wojnie na Ukrainie? Wypowiesz, możemy na ten temat. Dawid Fielga, ale wypowiadałem się na streamku przedwylotowym, że tak powiem. Nie chcę poruszyć tego tematu. Wydaje mi się, że moje streamy i to miejsce, które tutaj robimy w internecie, chyba chciałbym, żeby było wolno od takich politycznych tematów. O, wierci, nie wiem, czy słyszycie. Wiadomo, no, rzecz okropna, ale jest tyle dezinformacji tyle tych informacji, że do końca nie wiem, co tak naprawdę tam się dzieje i nie wiem, czy powinniśmy się wypowiadać, że... O, słychać, skurczybyk. Czy, wiesz, powinnam powielać jakieś te swoje wypowiedzi i opinie. Wydaje mi się, że powinien to być stream wolny od takiego, wiecie, politycznych spraw. Nie, wiadomo, nie można udawać, że nic się nie dzieje na świecie i robić z siebie durnia i się śmiać, ha, 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 a inni cierpią. Ale chciałbym po prostu, żeby na tym streamie raczej o tym nie gadać. No, żebyśmy mogli gdzieś uciec myślami z tego wszystkiego, a moje zdanie jest takie, że trzeba mieć na uwadze, trzeba pomagać, ale też za dużo tych informacji nie chłonąć. Też tych informacji za dużo nie chłonąć. Tyle powiem o tym temacie, nie? Nie udaję, że nic się nie dzieje, ale wydaje mi się, że chciałbym, żeby tutaj ktoś przyszedł, nie? Na tego streamka i po prostu się pośmiał, pożartował, powyzywał się w, oczywiście w jakimś tam, kurwa, granicach. I tyle, nie? I tyle. Możemy na Discordzie sobie popisać o tych sprawach, ale chciałbym tu po prostu zachować ten komediowy klimat. No bo gdzie jak nie tutaj, tak?